Witam Was w kolejnym skrócie tygodnia z Wrzuć Info. Poniedziałek zaczęliśmy od informacji o kolejnej awarii pociągu Polregio. Pociągi Polregio psują się niemal codziennie. Codziennie dostajecie informacje od nas, gdzie taki pociąg się zepsuł i jaka była przyczyna. Wtedy podaliśmy, że przyczyną był brak przeglądu. Później się okazało, że jednak była to awaria, no ale co to zmienia? Pociągi i tak nie kursują, albo jak kursują, to się nagminnie psują. Również tego dnia informowaliśmy Was o podpisaniu umowy na budowę północno-zachodniej obwodnicy Kent. Umowa opiewa na 22 miliony złotych, z czego 21 milionów złotych dokładane jest z Funduszu Polski Ład. Po południu informowaliśmy Was o zderzeniu hulajnogi z motocyklem. Całe zdarzenie miało miejsce w Żykach kilka dni wcześniej, natomiast dopiero właśnie w poniedziałek udało nam się dowiedzieć czegoś więcej. Hulajnogą podróżowało dwóch nieletnich, natomiast motocyklem 16-latek, który uderzył w kierujących hulajnogą. Całe zdarzenie miało dość fatalne skutki. Dwóch chłopców wylądowało w szpitalu. Trzeci kierujący motocyklem oddalił się z miejsca zdarzenia z powodu prawdopodobnie szoku. Całe zdarzenie będziemy nadal monitorować i informować Was o jego postępach. I poniedziałek kończymy bardzo pozytywnym newsem. Dwie rodziny, które straciły dach nad głową w wyniku pożaru domu wielorodzinnego w Sułkowicach, otrzymały od gminy Andrychów mieszkania zastępcze. Wtorek rozpoczęliśmy tragicznymi wieściami z Zawoi. Tam w zdarzeniu drogowym pieszy został potrącony przez samochód. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo starań ratowników mężczyzny nie udało się uratować. Również tego dnia informowaliśmy Was o swoistej czystce w najwyższych, najważniejszych strukturach lasów państwowych, czyli funkcji nadleśniczych. Aż 20 osób pełniących do tej pory te funkcje zostało zwolnione z zajmowanego stanowiska, w tym nadleśniczy z nadleśnictwa w Andrychowie Mateusz Branny. Również tego dnia informowaliśmy Was o fanshow, które ma być organizowane dla chorej Julki. Całe to wydarzenie charytatywne będzie organizowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie 14 kwietnia i będę miał przyjemność poprowadzić cały ten event. A w środę informowaliśmy Was o awanturze domowej w Oświęcimiu, w której uczestniczyła para 42-latek oraz 34-latka, którzy byli pod wpływem alkoholu, a pod swoją opieką mieli 5-letnie dziecko. No i cóż, oboje zostali zatrzymani, grozi im kara pozbawienia wolności, natomiast dziecko zostało przekazane pod opiekę dalszej rodzinie. Również tego dnia pisaliśmy o najlepszej kurator oświaty, czyli Barbarze Nowak, małopolskiej kurator oświaty, która otrzymała o dziwo zarzuty prokuratorskie dotyczące jej dotychczasowej działalności. I również w środę, 27 marca, na naszych łamach pojawiła się informacja o tym, iż jedna z kandydatek na burmistrza Andrychowa powiesiła swoje ulotki wyborcze na drzwiach. Mieszkańcy bloków przy ulicy Lenartowicza byli mocno niezadowoleni z faktu, że już posprzątali mieszkania na święta, natomiast pojawiło się mnóstwo znowu kolejnych ulotek, tym razem zawieszonych na klamkach ich prywatnych drzwi. Mieszkańcy stwierdzili, że absolutnie się na coś takiego nie zgadzają, a w komentarzach z jednego właśnie z komitetów padł na nas hejt za ten news. Otóż informuję Was, że wiadomości, które pisaliście w komentarzach, no iż Wrzuć Info jest serwisem nieobiektywnym i oferuje reklamy de facto tylko jednemu ugrupowaniu, a całej reszcie proponuje ceny zaporowe, to informuję Was o tym, że zapytania o reklamy wysyłaliśmy już dawno temu i wszyscy dobrze wiedzieli, jakie będą ceny, ile będzie banerów, że będzie ich bardzo mało i że będzie to bardzo elitarna reklama. Nie jesteśmy bazarem reklamowym, tak jak inne strony w regionie. Natomiast nie przejmujemy się tym, idziemy dalej. No i czekamy oczywiście na Wasze
propozycję do wyborów do Europarlamentu. A w czwartek na naszym Facebooku pojawiła się informacja o psie, który został przywiązany przed supermarketem Biedronka w Andrychowie. Pies, co było widać na zdjęciach, miał bardzo, bardzo krótką smycz. Było jej może 10 cm. No i w komentarzach oczywiście pojawiły się różne opinie. Jedni mówili, no ale co miał zrobić chłop, jak chciał iść na zakupy, a psa musiał gdzieś zostawić, żeby nie dostać wyższego mandatu za przechadzanie się właśnie ze zwierzakiem po dyskoncie. Natomiast my uważamy, że oczywiście jest to niewłaściwa postawa i powinniście zaplanować takie rzeczy, jeżeli wybieracie się na świąteczne zakupy czasami, które trwają bardzo długo. Nie pozostawiajmy zwierząt na bardzo krótkich łańcuchach, a w ogóle na łańcuchach czy smyczach przywiązanych przed sklepami. Za to może grozić właśnie mandat, bardzo wysoki zresztą. Również tego dnia informowaliśmy Was o pięknej 19-letniej witkowiczance Izabeli Badowskiej, która zagrała w teledysku Shakira Blondino Latino. Jest to podobno słynny celebryta. My go nie znamy, natomiast znamy Izabellę i uważamy, że zaprezentowała się w teledysku świetnie. I słuchajcie, sukces w Bachowicach. Udało się zebrać ponad 500 000 zł na operację dla małego Bartusia Bałysa, który cierpi na mikrocję z atrezją. O tej sprawie informowaliśmy Was już wielokrotnie. Możecie sobie znaleźć nawet wcześniejsze materiały, gdzie rozmawialiśmy właśnie z mamą, czyli z Ulą, z mamą Bartka Bałysa. Zapraszamy Was do oglądania i do wspierania oczywiście nadal niepełnosprawnych dzieci. Za 29 marca pojawiła się informacja o Miłoszu Szatanie, który wypuścił swoją niezwykłą kolekcję szatańskich miotków i obdarowywał nimi mieszkańców. Co powiecie na taką kampanię wyborczą, która jest totalnie inna niż rozwieszanie i roznoszenie gdziekolwiek, gdzie bądź ulotek, które później walają się po chodnikach. Również tego dnia informowaliśmy Was o nowej linii A40, na której autobusy będą kursowały z Kent do Krakowa i cały rozkład jazdy oraz cennik znajdziecie oczywiście na wrzucinfo. I nadal jesteśmy przy Wielkim Piątku. Wtedy też pojawił się dość ciekawy film, w którym wspólnie z Kubą kolorujemy jajka na Wielkanoc. Kolorujemy je typowo naturalnymi barwnikami pochodzącymi z warzyw i owoców trochę mniej. Stary, wylałeś ten wywar. A w sobotę wszyscy musieliśmy po raz kolejny przestawić zegarki i przez to spaliśmy o godzinę krócej. Zapytaliśmy Was oczywiście, co sądzicie o sensie istnienia w dzisiejszych czasach zmiany czasu. No, wyraziliście się niemal jednogłośnie, czyli... Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Nadal jesteśmy przy Wielkiej Sobocie, a jak Wielka Sobota, to tradycyjna już motoświęconka. W tym roku motocyklistów było naprawdę w brud. Było ich mnóstwo. Cały plac przed kościołem Świętego Macieja w Andrychowie wypełnił się właścicielami oraz ich jednośladami. Cały ten materiał oczywiście znajdziecie na naszej stronie i Facebooku. A kilka godzin później przejechaliśmy się na Wadowicki Rynek, aby zapytać przechodniów, jaki majonez preferują. Czy może kielecki, czy winiary. Polecam Wam bardzo zobaczyć tą dość zabawną sondę. Problem z majonezami jest taki, że każdy służy do czegoś innego. Na przykład majonez kielecki służy do dressingu różnych sosów, do jajek. Natomiast majonez winiary jest do wyjebania. A w niedzielę pojawiło się przykre zestawienie osób, które odeszły w danym miesiącu. W tym wypadku był to marzec. Takie zestawienia będziemy publikować co miesiąc na Wrzuć Info. Cały czas przypominamy Wam, że na naszej stronie istnieje taka funkcja jak Dodaj Nekrolog. Jeżeli macie taką potrzebę, żeby podzielić się taką dość osobistą informacją, możecie zamieścić to za darmo na stronie Wrzuć Info. Nekrologi są widoczne na samym dole naszej strony, także skrolujcie, sprawdzajcie. A ostatni news, który prezentujemy w tym skrócie tygodnia, to artykuł o depresji autorstwa Weroniki, która studiuje psychologię i
powiem Wam szczerze, że bardzo dużo osób odezwało się do nas po tym artykule. Powiedzieli, że świetna publikacja i że powinniśmy o tym mówić częściej, ponieważ jest to naprawdę duży problem. Mnóstwo osób zmaga się z depresją. I pamiętajcie, jeżeli dotknie Was taka choroba, bardzo ciężka i śmiertelna, nie możecie z tym zostawać sami. Zwróćcie się o pomoc, porozmawiajcie z bliskimi albo zadzwońcie pod telefony zaufania. I to już wszystko w tym skrócie tygodnia. Dzisiaj taki mokry, lany poniedziałek jest, nie? No to może oblej mnie czymś, tak wiesz. Masz pistolecik taki? Lany poniedziałek.